Cześć, witajcie, tutaj Leszek Nowotarski z kanału Leno Music. Dzisiaj nagrywam, jak widzicie, w nowych okolicznościach przyrody. Jest sam środek lata, 40 stopni, żar się leje z nieba, a nagrywanie u mnie w studiu to jest plus dodatkowe 20 stopni, także dzisiaj postanowiłem, że przynajmniej tą część omówieniową mojego dzisiejszego przedmiotu zrobię w plenerze, a potem przeniesiemy się do studia, gdzie będę nagrywał część praktyczną mojego testu, czyli już konkretne dźwięki na tym saksofonie, a ja tylko dodam, że bohaterem mojego dzisiejszego testu jest saksofon altowy marki Antigua. Jest to zupełnie moje pierwsze zderzenie z tą marką. Nigdy wcześniej na tym saksofonie nie grałem, tej marki również nie znam, a model, który dzisiaj prezentuję, to jest model Pro 4240. Tak jak wspomniałem we wstępie, dzisiejszy test poświęcam modelowi saksofonu, który się nazywa Antigua Pro Power Bell AS4240RLQ. Niestety nie jestem w stanie tego zapamiętać, więc musiałem sobie to spisać. I co my tu mamy? Mamy saksofon altowy, który wygląda bardzo okazale. Nie się trafił saksofon, który jest dwuletni. Jest to model dwuletni, nie jest zniszczony, nie jest tutaj sfatygowany za bardzo. Kolor ciemnozłoty. Pierwsze wrażenie, jakie mam z tym saksofonem, to jest przede wszystkim to, że saksofon jest bardzo ciężki. Jest dużo cięższy niż inne saksofony, na których grałem. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że jest tutaj taki bardzo okazały rozstrąb. Zresztą sama nazwa Pro Power Bell to jest właśnie odpowiednik tego, że ten bell, czyli ten rozstrąb, jest taki duży. Tak jak mówię, saksofon dość ciężki. Kolor, który mi się trafił, jest to kolor złoty mosiądz i tutaj zasięgnąłem nieco opinii o tym saksofonie już w internecie. Bardzo dziękuję Sebastianowi Steciowi z firmy Jago Music za informację o tym saksofonie, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, ja tej marki nie znam, nie za wiele mogłem o niej się dowiedzieć w internecie. Jest strona, tutaj podaję link. Natomiast chciałem uzyskać już informacje o tym saksofonie już tutaj prosto od dystrybutora w Polsce. I dane techniczne saksofonu, które uzyskałem właśnie od dystrybutora firmy Antigua w Polsce, materiał, korpus i mechanika wykonane z najwyższej jakości mosiądzu, wykończenie, jak widzicie, złoty lakier, złoty mosiądz, zdobienia i te rzeczywiście tutaj jest charakterystyczne, jest dużo zdobień, rozstrąb w tym saksofonie jest zdobiony, jest dużo takich wzorków na rozstrąbie, zresztą korpus tutaj cały też jest zdobiony. Kolejne informacje to jest poduszki najwyższej jakości, skórzane poduszki premium pad Pizoni z metalowymi rezonatorami. To powoduje, że saksofon powinien być nieco jaśniejszy. Konstrukcja Powerbell powiększona o 12,5%, czara głosowa gwarantująca potężniejszy dźwięk i bogatszy ton. Unowocześniony mechanizm, w pełni wzmocniona ergonomiczna mechanika, klapa wysokiego FIS, podwójne ramiona na klapach BHC, tych dolnych, regulowana metalowa podpórka pod kciuk. To są informacje, które uzyskałem tutaj od dystrybutora firmy Antigua w Polsce. Teraz moje pierwsze wrażenia, jakie mam po wzięciu tego saksofonu. Rzeczywiście waga jest, ten saksofon dość ciężki. Mechanika, małe perły. To pierwsze, co mi też tutaj przychodzi do głowy. Małe perły, dość takie, w porównaniu do mojego Kelwerta, którym gram na co dzień, no to te perły są takie dość małe, dość... Na razie ich trochę, tych klap, nie czuję. Jak chodzi o wygodę gry, znaczy wygodę, w sensie wygodę, ułożenie klap, to rzeczywiście jest dość wygodny. Nie mam tutaj jakichś problemów, nic nie muszę tutaj bardzo sięgać. Tu zauważam jedną rzecz, w związku z tym, że rozstrąb jest bardzo duży, ten bell jest taki dość szeroki, no to tutaj niektórzy, ci, którzy mają dłuższe palce, mogą mieć problem taki, że ja już mnie się tu widzę, zdarzyło parę razy zahaczyć z dolnego B właśnie o rozstrąb. Nie wiem, czy jest to wada, jest to raczej kwestia przyzwyczajenia. Ja w Kelwercie, w którym mam również dużą czarę, nie ma tego problemu, bo ta czara jest jakaś bardziej odchylona, bardziej to wszystko jest tutaj dane na zewnątrz, także ja nie zahaczam piątym palcem. Tutaj zauważyłem tą taką przypadłość teraz, że właśnie jeżeli chcemy bardzo szybko przeskoczyć z dolnego B na górne dźwięki, to musimy palec piąty przełożyć blisko tutaj klap dolnych, gdyż właśnie możemy zahaczyć tutaj o rozstrąb. Co jeszcze? Tak jak wspomniałem w opisie technicznym, dużo zdobień, dużo grawerów. Tutaj jest grawer, tutaj jest grawer na czarze, jest grawer na korpusie, jest grawer nawet na fajce. To tyle jak gdyby pierwsze wrażenia. Mechanika chodzi dość płynnie, jest to saksofon dwuletni, jest dość miękki. Teraz może spróbujmy zagrać tutaj parę dźwięków. Mm-hmm.
Myślę, że test tutaj praktyczny tego saksofonu nie ma sensu, bo dźwięk, który łapie mój mikroport, będzie na pewno tragiczny. Zatem teraz czas przenieść się do piekła, czyli przenieść się do mnie na górę, na poddasze, do studia, gdzie już przetestuję ten saksofon właśnie pod kątem praktycznym. Zobaczymy, jak brzmi, zobaczymy, jak sobie radzi w różnych rejestrach, jak wychodzi dół, jak wychodzi góra, czy średnica stroi, czy nie, jest głuchych parę miejsc w tych miejscach, których saksofon często nie stroi, czyli środkowe cis, środkowe D, a potem już porobimy sobie, jak zwykle u mnie na tych testach, parę gam, parę ćwiczeń, parę pasaży i potem już pokażę Wam, jak ten saksofon miksuje się z sekcją rytmiczną, czyli nagram parę stylów muzycznych, jazz, bossanowe, może będzie funk. Mam nadzieję, że skoro tu mamy 40 stopni, to tam będzie 60 zapewne i mam nadzieję, że przed ukończeniem tego testu nie roztopię się zupełnie. Zatem zapraszam na drugą część praktyczną testu saksofonu Antigua 4240 Pro Bell AS4240RL. Zatem witamy w piekle, witamy na poddaszu. Mam nadzieję, że dokończę ten test i nie rozpędzę się wcześniej. Czas założyć bardziej profesjonalny mikrofon, to jest ten SD System LCM89. Wszystkie moje nagrania mam na tym mikrofonie, gdyż przy biurku, jak już kiedyś mówiłem w którymś z moich odcinków, przy biurku najlepiej się sprawdza, czyli mikrofon LCM89 z saksofonem Antigua, który dzisiaj testuję, brzmi właśnie tak. To jest gama B-dur, gdyż chciałem przetestować sam dół, jak kryje po dwóch latach ten saksofon. Poduszki, z tego co wiem, są oryginalne. Czyli dolne B i dolne H kryją tak. Lekkie problemy mam na razie z osiąganiem dołu, muszę mocniej przyłożyć klapy, być może jest to też spowodowane tym, że jestem do tego saksofonu nieprzyzwyczajony. Teraz sprawdźmy, jak stroi i kryje środek. C. Tis. Teraz w takim razie przetestujmy, jak wychodzi altissimo na tym saksofonie. No jak słyszycie, nie mam żadnych, absolutnie żadnych problemów z altissimem. Sprawdźmy jeszcze strojenie altissima. Zacznę od F. No tu również jest bardzo dobrze moim zdaniem. Wszystko stroi, wszystko wychodzi jak trzeba. Także jak chodzi o altissimo, ten saksofon jak najbardziej. Teraz spróbujemy parę prostych ćwiczeń, gamy, pasaże, czyli to, co zwykle robię właśnie tutaj w moich odcinkach. Thank you.
No to teraz czas już przetestować w praktyce, czyli jak ten saksofon brzmi z sekcją rytmiczną. Jestem już po wszystkich testach, także postaram się wymienić moje wrażenia, subiektywne wrażenia, gdyż tak jak wspomniałem wcześniej, ani tej marki nie znałem, ani na tym saksofonie wcześniej nie grałem. Jakie są główne cechy tego saksofonu? No przede wszystkim to, jak wspomniałem, że jest dość ciężki. Tutaj, mimo tego, że grałem na siedząco, no to na szyi dość go czuć. Teraz może wymienię parę wad. Mnie przeszkadza tutaj ten roztrąb. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że palec piąty swobodnie dość tutaj się porusza. To jest jak gdyby jedna kwestia. Dla mnie on jest troszeczkę za ciemny. Prawdopodobnie jest to związane właśnie z budową tego saksofonu, to znaczy z materiałem, z którego został zbudowany. Moim zdaniem jest to dla mnie za ciemne. Wiadomo, kwestia equalizera, kwestia jakiejś tam poprawy dźwięku, natomiast jestem przyzwyczajony do saksofonu jednak, który jest jaśniejszy, natomiast tutaj przechodzę już, właściwie to jest tyle wad, natomiast tutaj przechodzę do zalet tego saksofonu, bo dla niektórych brzmienie dość ciemne może być zaletą. Jak ja sprawdzałem na equalizerze, to ten saksofon najwięcej częstotliwości przekazuje w tak zwanym dolnym środku, czyli to jest wszystko poniżej 1 kHz do 200 Hz. To jest to pasmo, które odpowiada za ciepłość brzmienia, więc jeżeli ktoś poszukuje saksofonu, który ma ciepłe brzmienie, niekoniecznie takie jazgotliwe, niekoniecznie takie szpiczaste, takie przeszywające, no to ten saksofon jak najbardziej mnie się wydaje jest w porządku, gdyż on ma takie ładne, ciepłe brzmienie, nie mające tyle górnych częstotliwości, który ma na przykład mój Kelvern, na którym gram na co dzień. Moim zdaniem do wykonywania
mówię tu cały czas o muzyce rozrywkowej, takiego mainstreamowego jazzu, niekoniecznie funku, niekoniecznie smooth jazzu, niekoniecznie popu, no to ten saksofon jest jak najbardziej. I teraz co mogę powiedzieć tutaj o mechanice? No jest to saksofon za 6000 zł, czyli tak zwany middle class, średniopułkowiec. Moim zdaniem jak najbardziej warto. 6000 zł to nie są małe pieniądze, ale to też nie jest 14-15 tysięcy złotych, które trzeba wydać na saksofon klasy Zelmara, klasy nowego Kelverta czy Yamahy tej najwyższej. Natomiast za 6 tysięcy uzyskujemy bardzo dobry saksofon. Mechanika dla mnie troszeczkę, ten saksofon jest za miękki. Być może jest to też spowodowane tym, że ten egzemplarz ma 2 lata. Także być może po prostu trzeba by mu tu już wymienić sprężyny. Natomiast o dziwo, po 2 latach poduszki dość dobrze kryją. Z tego co wiem, to ten saksofon był dość mocno eksploatowany. Jak chodzi o wygląd zewnętrzny, no to tutaj jest wszystko w porządku. Nie ma jakichś ubytków lakieru, nie ma tutaj jakichś uszczerbień, także widać, że tutaj wszystko jest dość porządnie wykonane. Tak jak wspomniałem, jest dość wygodny. Jest to saksofon współczesny, także jest dość wygodny. Nie ma porównania ze starymi Zelmerami, czy ze starymi SML-ami, które są no mechanicznie ze starymi konami, które są mechanicznie dla mnie tragiczne. Natomiast tutaj jest wszystko pod palcami. Mnie trochę przeszkadza to, że te perły są troszeczkę za małe. To bym ewentualnie trochę zmienił. Tak jak mówię, jestem przyzwyczajony do dużych perłów z głębieniem, które mam właśnie w Kelvercie, więc to mi to trochę to przeszkadza. Natomiast jak chodzi o strojność, tutaj nie mam się do czego zupełnie przyczepić. Saksofon idealnie stroi i saksofon jest pod kątem strojności bardzo dobry. To tyle w dzisiejszym odcinku, ja się nazywam Leszek Nowotarski, prowadzę kanał Leno Music tutaj na YouTubie. Jeżeli się podobało, to bardzo proszę łapkę w górę, piszcie komentarze. Jeżeli wam się nie podobało, to też możecie napisać, co znajdziecie na moim kanale. No jest mnóstwo odcinków, począwszy od lekcji gry na saksofonie, poprzez testy sprzętów tak jak dzisiaj. Są również live streamy, są również leaky, czyli takie etiudy, które sam wymyślam, żebyście mieli co ćwiczyć w domu, ucząc się właśnie na saksofonie. Także ja zapraszam na mój kanał, jeżeli się podobało, to tak jak mówię, łapka w górę, ewentualnie możecie subskrybować mój kanał i wtedy wiecie, że nic was na moim kanale nie ominie, a ja się już dzisiaj żegnam i żegnam się właśnie z tym saksofonem również. To nie jest mój saksofon, saksofon dostałem do testów. Bardzo dziękuję za udostępnienie mi tego modelu. Polecam saksofon Antigua Pro Bell 4240. Końcówki oczywiście nie pamiętam. Deszcz pada, także nie wiem, czy będę kontynuował, zaraz mi wszystko zleje. Ja pierdzielę, no musi lać. Nie no, rewelacja. Czy w tym kraju pogoda musi wszystko zepsuć? Leje na mnie, leje na mnie. Tak, traktory mi tu jeżdżą. Z czego leje? Z czego leje? Nie, no nie ma sensu tego nagrywać. Dobra. Nic, nie będę mógł pogodzić nic. Idzie mi. Nie denerwuję.